Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na drugiej części wykładu numer 2, na której postaram się Państwu pokazać drogę, którą być może przebył Schrödinger myślowo, dochodząc do swojego słynnego równania. Spróbujemy jakby wejść w jego skórę, albo jak mówią Anglicy, w jego buty i prześledzić to rozumowanie, bo my do tej pory posługiwaliśmy się taką naszą funkcją próbną, nazwijmy to, funkcją sinus od kx, która okazała się być odpowiednia do naszych zastosowań, ale tak naprawdę nie rozwiązywaliśmy żadnego równania jeszcze, prawda? A przecież powinno być jakieś równanie. Więc zastanówmy się. Zróbmy teraz taki reverse engineering i spróbujmy dojść do tego równania. Otóż mamy funkcję sinus od kx. Jak wiemy, pochodna z takiej funkcji to jest k razy kosinus od kx, prawda? Pochodna z funkcji sinus to jest kosinus. Później pochodna z funkcji kosinus to jest minus sinus. Warto to zapamiętać. Czyli jak raz zróżniczkujemy tą naszą funkcję, dostaniemy k kosinus od kx. Jak dwa razy zróżniczkujemy, dostaniemy minus k kwadrat razy sinus od kx. Czyli po dwukrotnym zróżniczkowaniu funkcja wraca do postaci funkcji sinus. I ja tutaj sobie pozwoliłem zapisać to w tej postaci, że jeżeli psi to jest sinus od kx, to piszę, że d2 psi po dx kwadrat, dwukrotne zróżniczkowanie funkcji, daje nam minus k kwadrat razy funkcję, razy psi. Już nie powtarzam tu sinus od kx, tylko piszę psi. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne równanie. I jak my to równanie byśmy scałkowali, to oczywiście dostaniemy to nasze rozwiązanie. No ściśle rzecz mówiąc, rozwiązanie tego równania jest w postaci liczba razy kosinus kx plus druga liczba razy sinus kx i tak dalej. Rozwiązanie ogólne tego równania to jest kombinacja liniowa funkcji sinus i kosinus. Ale jednym z możliwych rozwiązań bardzo dobrych jest funkcja sinus. Jak najbardziej, prawda? Czyli mamy funkcję sinus od kx i równanie różniczkowe drugiego stopnia, którego rozwiązaniem jest ta funkcja. Proszę Państwa, zastanówmy się tak naprawdę, co nam przedstawia to równanie. D2 psi po dx kwadrat równa się minus k kwadrat psi. Jest to równanie absolutnie kluczowe dla naszego zrozumienia mechaniki kwantowej i tego, co tu się dzieje dla ruchu fali. Bo to jest równanie generujące fale. I na czymż polega jego oryginalność i jego piękno? Zauważmy po pierwsze taką rzecz. Tu mamy czynnik minus k kwadrat. K jest liczbą rzeczywistą, bo na przykład jest związane z długością fali de Broglie, albo też jest związane z kwantowaniem energii. Wiemy, w nasze dwa przypadki, które rozpatrywaliśmy, k było liczbą rzeczywistą. Na pewno nie jest to liczba urojona. Nie ma tu żadnego i, żadnego pierwiastka z minus 1, więc po podniesieniu do kwadratu na pewno nie odwróci nam znaku. Mamy gwarancję, że to wyrażenie po prawej stronie zawsze będzie ujemne. Dlaczego to jest takie ważne? A, no właśnie. Proszę Państwa, czyli to równanie mówi nam, że druga pochodna funkcji psi ma zawsze przeciwny znak do funkcji. Druga pochodna ma zawsze przeciwny znak do funkcji. Co więcej, współczynnikiem proporcjonalności jest stała k w kwadracie. Dobrze. Rozpatrzmy teraz funkcję sinus. Funkcja sinus wychodzi nam gdzieś tutaj z punktu 0. Wychodzi z tego punktu jako taka linia prosta w przybliżeniu y równa się x. Możecie Państwo wierzyć lub nie, ale sprawdźcie sobie na kalkulatorze. Dla bardzo małych wartości funkcję sinus można przybliżyć po prostu wartością x. Czyli ona tu nam wychodzi z takim nachyleniem jako taka prosta y równa się x. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wartość pochodnej funkcji w tym punkcie to jest kosinus od zera. Kosinus od zera to jest 1, czyli pochodna funkcji sinus w zerze jest równa 1, a pochodna to jest styczna do krzywej. Wyobraźmy sobie cały czas teraz, że widzimy tą styczną i ta styczna do krzywej funkcji nam się porusza. Proszę zobaczyć, co się dzieje z tą styczną. Ona ma nachylenie na początku, to jest y równa się x, ale później ona to nachylenie maleje.
gradient nam maleje. Gradient nam maleje, aż wreszcie tu, na tym wierzchołku, gradient wynosi ile? 0. 0, bo jest to ekstremum funkcji. Konkretnie jest to maksimum, a w maksimum druga pochodna wynosi, jest ujemna. W maksimum druga pochodna jest ujemna. To o tym pamiętamy, ale proszę Państwa, w całym tym obszarze tutaj druga pochodna jest ujemna. Oczywiście, jest to tylko kryterium, czy mamy minimum, czy maksimum funkcji, jaka jest znak drugiej pochodnej. Więc tu oczywiście gradient wynosi 0, czyli pierwsza pochodna, druga pochodna wynosi, jest ujemna, jest to maksimum. Po przekroczeniu tego maksimum, dalej nam gradient maleje. Teraz już krzywa jest nachylona w przeciwną stronę, prawda? Cały czas gradient maleje, maleje, aż do tego miejsca, punktu przegięcia. Od tego punktu gradient nam zaczyna rosnąć. Ale co tu się dzieje? Funkcja zmienia znak. Proszę zobaczyć, funkcja zmienia znak. I proszę Państwa, zauważmy, że w tym obszarze funkcja była dodatnia, druga pochodna była ujemna. Wszędzie tu. Teraz funkcja zmienia znak. Funkcja jest ujemna tu, wartości ujemne, a pochodnia, pochodna druga, dodatnia. Pochodna druga jest dodatnia. Dlaczego pochodna druga jest dodatnia? Bo gradient nam rośnie. Znak drugiej pochodnej mówi o tym, czy gradient rośnie, czy maleje. Tu druga pochodna była ujemna i gradient nam malał cały czas. Malał, 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 malał. Tutaj jest punkt przegięcia, gradient zaczyna rosnąć, proszę Państwa. Bo druga pochodna zmieniła nagle znak na dodatni. Gradient tam rośnie, rośnie, rośnie. Od wartości ujemnych do zera, tu mamy znowu minimum funkcji. Gradient 0. Druga pochodna ma znak dodatni, jest to minimum funkcji. I dalej, proszę Państwa, gradient rośnie, 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 rośnie. W tym obszarze funkcja znak ujemny, druga pochodna znak dodatni. Zgadza się z równaniem? Zgadza się. Dochodzimy tu i znowu mamy odtworzenie cyklu. Punkt przegięcia. Tak naprawdę tu jest punkt przegięcia. Proszę Państwa, to jest szczegółowa anatomia funkcji sinus. I naprawdę warto się temu przyjrzeć. Warto, żebyście Państwo to poczuli, zrozumieli, bo to naprawdę można zrozumieć. Można, proszę Państwa, z tego wyciągnąć wiele wniosków. Naprawdę, jak się temu przyjrzymy spokojnie. Dalej, co więcej. Druga pochodna równa się minus k kwadrat razy psi. Nie tylko z tego równania widzimy, że druga pochodna ma przeciwny znak do funkcji, co powoduje, że przy zmianie znaku funkcji funkcja się przegina. I to przeginanie daje nam falę, bo gdyby ona się tu nie przeginała, to by gdzieś się tu zawinęła, koniec. Gdyby tu się nie przeginała, to by sobie tak szła gdzieś tam w górę. My to zaraz zobaczymy dla funkcji eksponencjalnej, jak to wygląda. Ale dla funkcji sinus mamy to szczęście, że jak funkcja zmienia znak, druga pochodna też zmienia znak i to nam generuje falę, te punkty przegięcia. Proszę Państwa. Dobrze, pierwszy wniosek, generacja fal przez punkty przegięcia. Samo to, że druga pochodna ma inny znak, przeciwny znak niż funkcja. Druga sprawa. Wartość drugiej pochodnej jest proporcjonalna do wartości funkcji. Proszę sobie zapamiętać, druga pochodna funkcji mówi nam o krzywiznie funkcji. Krzywizna funkcji falowej, czyli stopień zakrzywienia, jest proporcjonalny do drugiej pochodnej. To druga pochodna nam mówi, proszę Państwa, krzywe, dla których druga pochodna ma dużą wartość, są mocno zakrzywione. Druga pochodna. Proszę bardzo, ta druga pochodna nie jest stała tutaj bynajmniej, prawda? Ona zależy od czego? Ona jest iloczynem kwadratu tej liczby k oraz samej funkcji. Czyli wartość drugiej pochodnej zależy od funkcji sinus. Proszę zobaczyć. Funkcja sinus wynosi 0 tu, to druga pochodna wynosi, no ile? No 0. No jeżeli pomnożymy przez 0, 0. W tym punkcie 0 zakrzywienia. Prosta. Powiedziałem, y równa się x. Zaczynamy od prostej. Tu powolutku zaczyna się zakrzywienie, bo cały czas wartość pochodnej zależy od funkcji. Im większa funkcja w danym punkcie, tym większa wartość drugiej pochodnej.
czyli tu mamy, wzrasta nam wartość funkcji, więc wzrasta wartość drugiej pochodnej. Proszę zobaczyć, funkcja sinus zachowuje się tak, że coraz bardziej się zakrzywia. Najsilniejsze zakrzywienie jest tu. Tu, gdzie funkcja przyjmuje wartość 1, to jest najsilniejsze zakrzywienie, bo ono jest dokładnie minus k kwadrat. Całe k kwadrat może być, wtedy pochodna jest równa minus k kwadrat. Zgadza się? Dokładnie. Maksymalna wartość drugiej pochodnej, maksymalne zakrzywienie. Po czym znowu funkcja maleje? Zakrzywienie nam maleje. Aż wreszcie zakrzywienie zerowe. Punkt przegięcia, zakrzywienie rośnie. Widać? Właśnie. Tak, proszę Państwa, tak należy przeanalizować funkcję sinus i wszystko wydaje się jasne. Ta funkcja, która ma tak złożony kształt, który nie jest łatwo narysować odręcznie, można to, proszę Państwa, wszystko zrozumieć. Zrozumieć w kategoriach funkcji, jej pochodnej, jej drugiej pochodnej. Pora na liczbę k. Co się dzieje, jeżeli liczba k rośnie? Jeżeli liczba k rośnie, to oczywiście funkcja jest też coraz bardziej zakrzywiona. I wiemy, że dla dużych k będziemy mieli taką funkcję, prawda? Coraz bardziej ścieśnioną. Oczywiście ktoś powie, no a te odcinki proste, no to ja tu nie widzę zakrzywienia. No proszę Państwa, oczywiście, że musi tak być, że jeśli taki jest kształt funkcji sinus, to zakrzywienie my najlepiej obserwujemy na wierzchołkach. I jeżeli sobie weźmiemy taką funkcję sinus, prawda, która ma, no jak tutaj na początku pokazywałem Państwu, dużą wartość k, to zakrzywienie jest ogromne. Tu są takie szpice, prawda? O, tu musi być takie wypłaszczenie, no bo to jest to przejście przez punkt przegięcia. Natomiast my obserwujemy tutaj ogromne zakrzywienie, prawda? Krzywizna funkcji falowej jest proporcjonalna do wartości k. Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze pokażę Państwu, jak w maksimie możemy sobie wygenerować równanie falowe. To jest dosyć zaawansowane zagadnienie, więc ja nie będę tego tu tłumaczył. Generuję sobie równanie różniczkowe d2x po dx, d2 psi po dx kwadrat, to na się a, zaraz, muszę tutaj zresetować, przepraszam, maksimę. Restart maksima, ok, teraz będzie dobrze. D2 psi po dx kwadrat, to na się minus k kwadrat psi. Zakładam, że k jest większe od zera, tak jest, równanie tutaj dla maksimy, równanie, ogólne rozwiązanie równania różniczkowego OD2 od tego równania fali, to jest w tej postaci o kombinacji liniowej funkcji sinus i kosinus. I tutaj sobie mogę to równanie pokazać. Tak, to jest moje to równanie ogólne fali. Dobrze. Proszę Państwa, więc powiedziałem Państwu wszystko, co mogłem o równaniu generującym falę. O anatomii funkcji sinus. Dlaczego ona ma taki kształt? Dlaczego generuje falę? Od czego zależy jej krzywizna? Dlaczego jest większa, mniejsza? Mam nadzieję, że Państwo sobie tą wiedzę przyswoicie, bo to się nam naprawdę przyda przy analizowaniu później funkcji falowej. Kwestia znaku. Tak jak mówiłem, równanie generujące falę to jest to. A co by było, gdyby było d2 psi po dx kwadrat, to znaczy k kwadrat psi, bez minusa. Co się dzieje? Wtedy, jakbyśmy scałkowali to równanie, to okazuje się, że jego rozwiązania są w tej postaci. Albo e do potęgi kx, albo e do potęgi minus kx. Albo ich kombinacja liniowa. Proszę Państwa, obie te funkcje są dobrymi rozwiązaniami tego równania. No jeżeli sobie zróżniczkujemy funkcję e do potęgi kx, no to mamy k razy e do kx. Drugi raz zróżniczkujemy, mamy k kwadrat razy e do kx, tak? Bo funkcja eksponencjalna po różniczkowaniu nam daje tą samą funkcję. Więc rzeczywiście funkcja eksponencjalna, czy funkcja eksponencjalna z minusem tutaj daje takie rozwiązanie. I cóż my widzimy? Tu nie ma sytuacji, że druga pochodna ma przeciwny znak do funkcji. Nie, ma taki sam. Jak to wygląda? Dobrze, niebieska krzywa eksponencjalna. Startujemy tu gdzieś od wartości ujemnych. Dobrze, i druga pochodna, funkcja ma wartość dodatnią. Druga pochodna ma wartość dodatnią. Co to znaczy? Gradient rośnie. Gradient styczna coraz bardziej jest pionowy. Gradient rośnie, funkcja rośnie, gradient rośnie. To oznacza, że przy dużych wartościach funkcji ten gradient nam wystrzela w kosmos. Druga pochodna nam wystrzela w kosmos. Bo druga pochodna jest iloczynem funkcji oraz tej wartości k kwadrat. Zwłaszcza dla dużych wartości k, co zaraz pokażę, to ta prosta, tak jak mówię, wystrzela w kosmos. Co dla funkcji e do minus kx? Funkcja e do minus kx
Gradient jest ujemny. Ta krzywa jest tak nachylona tutaj w dół i ten gradient tam też rośnie. Funkcja ma wartość dodatnią, druga pochodna wartość dodatnią. Ten gradient nam cały czas rośnie, ale coraz wolniej, dlatego że funkcja maleje. Więc gradient, który jest pomnożeniem k kwadrat i funkcji, nam rośnie coraz wolniej. I to jest coś, co się nazywa, że funkcja nam eksponencjalnie dąży do zera, prawda? Tak się mówi. Bo ona nam, to nachylenie prostej nam cały czas rośnie, ale nigdy w zasadzie nie osiąga maksymalnej dla niego wartości, czyli po prostu zero płaskiej krzywej. Ten gradient rośnie coraz wolniej, aż w końcu rośnie nieskończenie wolno. Więc takie są wykresy funkcji eksponencjalnych dla takiego równania, które falnie generuje. Zobaczmy sobie jeszcze w maksimie, proszę Państwa. Mamy to równanie wygenerowane. Rozwiązanie tego równania, tak jak powiedziałem, kombinacja liniowa tych dwóch funkcji. I przyjrzyjmy się na wykresie. Ja teraz sobie mogę tutaj dowolne wartości k wstawiać. To jest też piękne w maksimie, że możemy sobie eksperymentować. Wstawię na przykład k równe 2 i od razu widać, że wykres się zrobił bardziej taki pionowy, prawda? Wstawię K3, wstawię K10 na przykład. Co się dzieje? No tak, tu już prawie w ogóle nie widać tego dołu, tylko wystrzela w górę, proszę Państwa, błyskawicznie. To będzie bardzo potrzebne, proszę Państwa, jak będziemy analizowali orbitale atomowe i bazy funkcyjne, bo ten eksponent, jak to się mówi, ten współczynnik przy K będzie nam decydował o zachowaniu się funkcji falowej w pewnej odległości od jądra. Jeżeli ten eksponent będzie duży, to funkcja falowa będzie przyjmowała duże wartości tylko blisko jądra. Weźmy sobie tą e do minus kx, tą czerwoną, tylko blisko jądra, natomiast dalej będzie gwałtownie maleć. Jak eksponent sobie da mały, na przykład 0,5, to funkcja ma taki łagodny spadek, prawda? Ta druga pochodna nie tak szybko nam maleje czy rośnie z funkcją, bo łagodzi ją ten współczynnik. I tak będziemy mieli na przykład funkcje dyfuzyjne. Funkcje dyfuzyjne, które, gdzie gęstość elektronowa będzie powolutku nam spadała. Jakbyśmy tu dali 0,1, co się dzieje? O, proszę, no tutaj musiałbym teraz zwiększyć nieco ten zakres, na przykład do 10, powiedzmy pokazać od minus 10 do 10, prawda? Ta funkcja nam powolutku spada, czy powolutku nam wzrasta, prawda? Właśnie to zależy od tego naszego współczynnika K. On nam tutaj jest takim współczynnikiem, który pokazuje, jak szybko rośnie ta druga pochodna. Tak, proszę Państwa, to wygląda. Dobrze. Teraz przejdźmy wreszcie do wyprowadzenia równania Schrödingera, bo mówiłem dużo o funkcjach. Weźmy sobie jakikolwiek układ, na przykład nawet cząstkę swobodną możemy wziąć. Możemy prowadzić równanie Schrödingera dla cząstki swobodnej. Pęd równy HK, energia kinetyczna H kreślone, H kreślone K, energia kinetyczna H kreślone kwadrat K kwadrat przez 2M. I proszę Państwa, ponieważ w naszym równaniu falowym to było D2 psi po DX kwadrat równa się minus K kwadrat psi, chciałbym sobie teraz tam zamiast tego K dać energię. No więc ja przekształcę sobie ten wzór na energię, żeby z tego uzyskać K kwadrat. Tak sobie myślał Schrödinger. Być może. K kwadrat to jest 2MT przez H kreślone. Świetnie. Wstawiam to teraz do równania falowego. Tego mojego. Dobrze. Co uzyskuję? D2 psi po DX kwadrat to się minus 2MT przez H kreślone kwadrat psi, czyli mam w jednym równaniu i psi i energię. Teraz pomnożę sobie to całe równanie przez czynnik minus H kreślone przez 2M, żeby to przenieść na lewą stronę, bo po prawej chcę mieć tylko energię. I uzyskam coś takiego. Jak ktoś widział równanie Schrödingera, to coś mu już zaczyna się tutaj świtać. Minus H kreślone kwadrat przez 2M, gdzie M jest masą cząstki, H to jest H kreślone, D2 psi po DX kwadrat równa się T psi. Super. Teraz, proszę Państwa, uwaga, ważny krok. To jest energia kinetyczna. Teraz chcę tu wstawić energię całkowitą i potencjalną. Więc skoro energia całkowita to jest kinetyczna plus potencjalna, to kinetyczna to jest E minus V. Zamiast T wstawiam E minus V. Super. So far, so good.
Co teraz? Wymnażam sobie tą energię całkowitą przez psi, wymnażam energię potencjalną przez psi i przenoszę to minus V psi na lewą stronę. Znak mi się zmienia oczywiście, dostaję tu plus V razy psi. No, proszę Państwa, jestem już blisko. Teraz tylko psi wyciągam przed nawias i uzyskuję coś takiego, że to jest mój operator energii kinetycznej, to jest mój operator energii potencjalnej. To jest oczywiście tu mieliśmy wartość energii potencjalnej, ale tak naprawdę to ta wartość pochodzi z tego operatora, który w przypadku energii potencjalnej ma taką postać, że po prostu się mnoży przez naszą funkcję. Energia potencjalna to jest na przykład kx kwadrat przez 2, jeśli energia sprzężystości, albo powiedzmy ładunek przez 4 pi epsilon 0 r, gdzie mamy oddziaływanie elektrostatyczne. To jest taki operator, który się mnoży przez stałą psi, więc zamiast tej wartości energii potencjalnej wstawiam tu operator energii potencjalnej i wyciągam psi przed nawias. Jasne to jest? Jak psi przemnoży przez to, to dostanę oczywiście d2 psi po dx kwadrat. To jest mój operator, o tym jeszcze za chwilę. I taka postać, to już jestem blisko, proszę Państwa. To całe tu, ten operator, suma operatora energii kinetycznej i potencjalnej, to jest tak zwany Hamiltonian. H z daszkiem. I jeżeli ten operator przedstawię jako to H z daszkiem, to mam najbardziej taką skondensowaną postać równania Schrödingera, H psi równa się E psi. I cóż, proszę Państwa, to równanie nam mówi? To równanie mówi nam, że jak podziałam tym operatorem, tym Hamiltonianem, na funkcję psi, to dostanę z powrotem tą funkcję psi w tej samej postaci niezmienionej, pomnożonej przez pewną liczbę, która będzie wartością energii. O tym, proszę Państwa, będziemy mówić na następnym wykładzie dość szczegółowo, co to wszystko oznacza. Operatory wartości własne i funkcje własne. Tutaj tylko powiem Państwu, że możecie sobie sami nawet sprawdzić, że jeżeli byśmy do tego równania podstawili funkcję psi równą sinus kx, czy tam odpowiednią funkcję cząstki w pudle, prawda? Sinus mpx przez l, to rzeczywiście po dwukrotnym zróżniczkowaniu, bo tutaj operatora energii potencjalnej nie ma w przypadku cząstki w pudle, po dwukrotnym zróżniczkowaniu dostaniemy wartość funkcji psi pomnożoną przez energię. Można sobie to sprawdzić. To jest ogólna postać równania Schrödingera. I jak z niego korzystać dla różnych układów, o tym będziemy mówić na następnych wykładach. Teraz powiemy sobie tylko troszkę o funkcjach własnych i wartościach własnych. Otóż, proszę Państwa, równanie własne to jest takie dziwne równanie, w którym operator w ogólności, tutaj nazwę go A, działa na pewną funkcję i po tym jego działaniu dostajemy funkcję niezmienionej postaci pomnożonej przez liczbę. No dziwne, prawda? Mi się to też wydaje dziwne i rzeczywiście w przyrodzie rzadko taka sytuacja się zdarza, no bo ktoś powie operator. A co to jest operator? No właśnie, co to jest operator? Od tego można by zacząć. Operator to jest na przykład bardzo często w mechanice kwantowej różniczkowanie. Operator różniczkowania, czyli d po dx na przykład. Albo d2 po dx kwadrat, po dwukrotne różniczkowanie. I teraz zobaczmy, no jeżeli mamy funkcję na przykład wielomianową x kwadrat, no to jeżeli ją zróżniczkujemy, to do x kwadrat, to dostaniemy 2x. No nie dostaniemy tej samej funkcji, prawda? No właśnie. Więc taka sytuacja ma miejsce rzadko. Tylko pewne funkcje, pewne nieliczne funkcje zachowują się w ten sposób, że spełniają równanie własne. I taką funkcją jest na przykład funkcja sinus. Jeżeli weźmiemy sobie funkcję sinus od 3x i dwukrotnie ją zróżniczkujemy, to zobaczmy, co dostaniemy. Pierwsze zróżniczkowanie nam generuje 3 razy funkcję cosinus, drugie zróżniczkowanie minus 9 razy sinus 3x. I rzeczywiście, działając operatorem różniczkowania na tą funkcję, dostaliśmy funkcję pomnożoną przez pewną liczbę. Jest to równanie własne, czyli mówimy, że funkcja sinus 3x jest funkcją własną operatora d2 po dx kwadrat. Funkcja sinus jest funkcją własną operatora dwukrotnego różniczkowania. A wartością własną w
tym przypadku jest minus 9. Operatory, właśnie tak jak powiedziałem, to są zasadniczo, może on być operatory różniczkowania, ale też operatorem może być tak prosta rzecz jak mnożenie przez x. To też jest operator i o tym będziemy mówili, jest to tam operator położenia, powiedzmy. Może być operator na przykład energii, operator energii sprężystości, energii takiej potencjalnej, to będzie kx kwadrat przez 2. I działanie tego operatora na funkcję będzie polegało na po prostu pomnożeniu tej funkcji. Proszę Państwa, czy funkcja sinus jest funkcją własną operatora różniczkowania pojedynczego? Nie jest, dlatego że po zróżniczkowaniu, po podziałaniu tym operatorem, dostałem funkcję cosinus, inną funkcję. To nie jest równanie własne. Czyli funkcje sinus i cosinus są tylko i wyłącznie funkcjami własnymi operatora dwukrotnego różniczkowania. OK. A operatora jednokrotnego różniczkowania nie. To będzie miało głębokie konsekwencje. Zobaczymy jakie. W przyszłości. Teraz weźmy sobie funkcję exp, czyli funkcję e do potęgi. No, to ją zapisujemy albo jako e do potęgi 3x, albo exp. To są różne zapisy, ja tutaj użyłem zapisu exp. Dobrze, różniczkujemy jednokrotnie funkcję eksponencjalną, dostajemy funkcję eksponencjalną. To w ogóle jasna sprawa. Różniczkujemy dwukrotnie funkcję eksponencjalną, również dostajemy funkcję eksponencjalną. Funkcję eksponencjalną można w nieskończoność sobie różniczkować i po prostu tylko nam będzie wzrastał ten współczynnik. Tyle razy, ile zróżniczkujemy, to do takiej potęgi nam ten współczynnik tutaj będzie się pojawiał, odpowiednio podniesiony. Więc funkcja eksponencjalna jest funkcją własną każdego operatora różniczkowania, dowolnego stopnia. Jest to, proszę Państwa, równanie własne. I proszę Państwa, to w zasadzie jest wszystko, co chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, żebyście Państwo ten materiał przyswoili i przetrawili. I na kolejnych wykładach zobaczymy właśnie jaką drogę zaproponował Schrödinger i jak konstruujemy równanie Schrödingera i dla różnych układów i jak je rozwiązujemy. Będziemy mówili o operatorach, wartościach własnych, obserwablach, funkcjach falowych, funkcjach własnych. I to, co dzisiaj było, to jest taki wstęp matematyczny, można powiedzieć, który bym chciał, żebyście Państwo dobrze zrozumieli, bo to będzie baza dla naszych dalszych rozważań. Także proszę dobrze się temu przyjrzeć właśnie, zwłaszcza tym funkcjom trygonometrycznym i eksponencjalnym, jak one są funkcjami własnymi lub nie są różnych operatorów różniczkowania jedno i dwukrotnego, bo to będzie nam potrzebne na kolejnych zajęciach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.